Pojawiają się głosy sprzeciwu dla ulicy Mariana Jurczyka. Propozycję uhonorowania byłego prezydenta Szczecina własną ulicą w centrum miasta wysunęło Stowarzyszenie Grudzień 70. Wstępna zgoda, wyrażona przez większość radnych z Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności, już jest. Nie brakuje jednak głosów krytyki. Stronnictwo Demokratyczne twierdzi, że obie prezydentury Mariana Jurczyka były niekończącym się pasmem kompromitacji. Zarówno klasa polityczna podczas referendum mające na celu odwołanie Mariana Jurczyka, jak i później wyborcy, szczecinianie w trakcie wyborów samorządowych w 2006 roku, no, ocenili tę prezydenturę tak, jak ona na to zasługuje. Nie wchodząc w szczegóły nawet, wiadomo, że postać Mariana Jurczyka wprawdzie kojarzy się ze Szczecinem, ale wyłącznie negatywnie. Dziwię się, że środowisko, które było beneficjentem tej prezydentury, czyli w sensie ludzie, którzy czerpali korzyści w trakcie, kiedy Marian Jurczyk sprawował władzę w Szczecinie, dzisiaj samo wyciąga ten temat, bo to jest oczywiste, że to wzbudzi kontrowersję. Stronnictwo Demokratyczne uważa, że Jurczyk był osobą zbyt kontrowersyjną, a jego prezydentura oceniana jest negatywnie, w związku z czym nie zasługuje on na własną ulicę. Przemysław Kazaniecki uważa, że tak myśli też większość szczecinian i powołuje się na wyniki referendum z 2004 roku. Za odwołaniem Mariana Jurczyka było wtedy 94% głosujących, a w następnych wyborach uzyskał on niecałe 3% głosów. Musimy mieć prawo, żeby zadbać o to, żeby takiej ulicy po prostu w Szczecinie nie było. Mamy prawo tą postać jako historyczną oceniać i oceniamy to ją tak jak większość Szczecinan. 94% uczestników referendum była przeciwko sprawowaniu władzy dalszej przez Mariana Jurczyka. W wyborach tam było chyba 2,5%, czyli również, a to tylko wybory, to może się zdarzyć. Natomiast konsekwencje jego decyzji są finansowe i podatnicy szczecińscy do tej pory ponoszą koszty. Koszty pojawią się również, gdy pomysł zostanie przeforsowany. Tym bardziej, że zmiana nazw dotyczyłaby ulicy Obrońców Stalingradu, przy której nie tylko mieszka wielu ludzi, ale także swoje siedziby mają liczne firmy. Stronnictwo Demokratyczne swój sprzeciw wyraziło na piśmie skierowanym do przewodniczącego Rady Miasta. Tymczasem radni, którzy mają głosować nad projektem, mają różne opinie na ten temat. Marian Jurczyk jest, tak jak każda historyczna postać, osobą wielobarwną. Miał w swoim życiu i wielkie czyny, i momenty, które były słabsze. Marian Jurczyk, przywódca strajków stoczniowych i jednocześnie takie dziecko szczecińskich elit, bo proszę zauważyć, że na fotel prezydenta wysadziły go szczecińskie elity. Niestety, nie zauważając jego niemocy intelektualnej. Widziałbym inną ulicę, ulicę, która dzisiaj albo nie ma nazwy, albo jest taką ulicą, która na przykład nie budzi takich kontrowersji. Podam konkretny przykład. Ulica Nowa, ulica, która jest w bardzo reprezentacyjnej części miasta przy Czerwonym Ratuszu. Marian Jurczyk to postać trudna w jednoznacznej ocenie. Z jednej strony zasłużony działacz opozycji w czasach PRL, z drugiej najgorzej oceniany prezydent Szczecina po 1989 roku. Urząd ten pełnił dwukrotnie. Zmarł pół roku temu w wieku 79 lat.